lata. Ale będę chciał w tym roku również zasłować orkal i zobaczyć, na ile jest jeszcze bardziej skuteczny. Bo mi się wydaje, tylko to była jedyna zmienna, która została tutaj wdrożona. I mam nadzieję, że to nie pierwsza, nie ostatnia taka zmiana. I że te plony będą coraz lepsze. Ale w tym roku, jeśli to podrzucę tutaj oborni, i powinno być jeszcze lepiej, ale jeszcze dużo przede mną, żeby się jeszcze lepiej do wszystkiego nauczyć, i powinno być z roku na rok coraz lepiej. Ziemia to jest, kurde, idealna ziemia pod żwirownię. Dobra, możemy sypać. Sypiemy. Elegancko. Piękne sututkie zboże. Zawsze cieszy. Jakie czyste teraz jest. Pięknie. O kurde. Przesypałem. Tak się nie robi. To za drogie.
wypadłem. Kurde. Ale piękne. Teraz to tak. No i tak właśnie jest przygotowana cała ta maszyneria do czyszczenia zboża i tak, żeby tam trafiało już czyste zboże pozbawione wszelkich plew, różnych ziaren nieczystości, różnych takich chwastów. Ono nie jest już aż takie brudne, ale zaraz zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądać. Także włączamy kuchawę, przenośnik, jeszcze trochę resztka starego zostało. Poczekaj, trzeba dźwignię włączyć. Włączyć dźwignię? Dźwignię! Teraz, no. O, tu leci czyste. A tam lecą plewy. O, dorobiłem takie rękawy z worku, bo no niestety nie mam takich oryginalnych rękawów, ale może idzie. O, dźwignię ruszyła. Dobra, powoli otwieramy. O. Tu się niech delikatnie sypie. Ale leci. Suchutkę, piękne zboże. O. Spada już do separatora. I separatora prosto do żniki, która podnosi do góry to zboże. O kurde. Ja pierdzielę. No i przeholowałem. Tak to jest. Wymądrowa. Się rozsypało parę kilogramów. Ale cóż. Nic nie zrobimy. Możemy trochę bardziej otworzyć. Ale to tu będzie większe zanieczyszczenie w zbożu. A chodzi o to, żeby jak najlepiej to wyczyścić. Tutaj wygląda. Piękny czysty zboże. I po trochu niech sobie sypie. O. Tak jest. A tu widzimy jakieś różne zanieczyszczenia, drobne ziarna, które posłużą jako pasto dla bydła dziobatego. O, i to mi się podoba. Powoli się sypie, u góry się sypie i tego coś więcej. Tak to wygląda u góry. O, tu znika sypie z głowy. Tam separator czyści i przyczepa. A tak to się prezentuje w całości. Nie uczyszczę nawet w całości. Ale tu jest, kurde, taka kurzawa, że nie pytajcie. Wow. A jeszcze parę czyczek trzeba tutaj sypać. Będzie długa noc. Jak wyglądają odpady? Tak oto wyglądają odpady, które niepotrzebnie byłyby magazynowane i które by mogły spowodować to, że
mogłyby się rozwinąć jakieś różne choroby w zbożu podczas magazynowania. O, i parę słów do tych, co mówili, że to są, że pokazuje średniowieczne albo XIX-wieczne metody gospodarzenia. Także nie wiem, czy to jest z XIX wieku maszyna, która umożliwia bezpieczne oraz prawidłowe przechowywanie zboża. I powiedzcie mi, ci, którzy tak właśnie pisali, kto zakupi taki separator i kto tak przechowuje zboże, a myślę, że ci ludzie właśnie chyba wiaderkami nabierają z zwykłej sztywnej przyczepy i się męczą, a ja tu sam w parę minut rozładowałem tą oto całą przyczepę za pomocą tych maszyn, ułatwiając sobie jak najbardziej. Tak więc na dzisiaj to będzie wszystko i tyle. Jedziemy dalej kosić, to będzie już kolejny odcinek. Tak, dziękuję Wam, do następnego, cześć.